Dzień dobry, good afternoon, zapraszamy do reklamy. Kolejny odcinek smakołyków, które otrzymaliśmy od was z wysp. Michał Jedliński to jest bohater, który przysłał nam te oto smakołyki. Krokiety albo ciastka, są jakieś takie placuszki. No, to znaczy crumpets. Crumpets to, nie wiem, pampets to mi się wydaje, że to jest z bielizną, ale... Albo pets, czyli ze zwierzętami. Tak. Są hot dogi w puszce, to też może być hit. Były też jajka, ale jajek oczywiście marynowanych już nie będziemy jeść, bo już jedliśmy. I dziękuję tym wszystkim, którzy robili stop klatki w momencie, kiedy miałem podbitki. Dziękuję. Anglicy, no przecież znam Anglików, byłem wielokrotnie, rozmawiałem z nimi. No, że tacy są zesirowani na punkcie octu. Ja bym spróbował tego. No to dawaj, od największego zaczynamy. Co to jest? Jak to się nazywa? Warburton. Placuszki. Z czego to jest w ogóle? Można je umieścić na grillu, albo na patelni, a my je umieścimy w gębie u siebie. Pachnie jak to, ten, Marmite. Drożdżowy taki naleśnik trochę. Samo takie o. Samo bez jakichś dodatków, to jest niejadalne. To nie ma soli, ani pieprzu, ani nic. Ja je uratuję musztardą z Finlandii. Ani tego, dzieci by nie chciały jeść, ani dorośli. Gdyby to było podgrzane... To nic by nie pomogło. Nie urzekła mnie ta historia. Ja wiem zapewne, że wy to jecie ze swoim pewnie ulubionym dżemem albo konfiturą. A właśnie, mamy dżem, może to z dżemem da się zjeść. Zjadłem, ale żeby... Mi to nie idzie, powiem szczerze. To smakowo to nie ma żadnego smaku. Nie ma. To jest naprawdę bardzo, bardzo mizerne. Odkładam, bo no nie idzie, nie idzie. Może chipsy przyszli. Dawaj. Walkers. Takie podobne chyba do Lay'sów. Salt and vinegar, czyli znowu ocet wszechobecny. Tak, no czuć ocet. Kurde, dlaczego oni tak dużo tego octu dodają? No ale pewnie tak samo ktoś na wyspach może się zastanawiać, dlaczego u nas Maggi jest taka popularna. Cały smak tego chipsa, który jest dobry, jest popsuty przez nadmiar octu. Ja nie wiem, czy na wyspach ten octu jest jakiś drogi, czy po prostu przez lata go nie było i teraz oni to nadrabiają. No, są octowe. Totalnie przez ten ocet, ten smak cebuli zabity. Idzie na karnego języka. Seasoned British pork in puff pastry. Czyli jest jakaś wieprzowina. Sezonowana. Taki krokiet, tak. 34% świnki. Po prostu taki pasztecik, no. Nie dla octu. Essential Waitrose and Partners. A pachną dobrze. Pachnie dobrze. Pieprznie. Bardzo dobrze. Zarówno ten pasztecik, ten krokiet, jak i mięsko przypomina mi i konsystencją, i wyglądem, i smakiem. Taki typowy pasztet. Taki krokiet do barszczu tak, czerwonego. Chyba francuskim cieście, coś w ten deseń. Ziołowy taki posmak. Najważniejsze, że jest olej palmowy. No, co to może być? Jakaś taka estragon? Nie wiem, co to jest. Czy może napijemy się? Mhm. London Pride, czyli londyńska duma. Zobaczymy, czy my też będziemy dumni. Original ale. Co to jest? Czy to jest napój, czy to jest piwo, czy to jest... Jest to piwo. Jest to piwo. Pół litrowe, 4,7%. Ale to jest, że nie ma banderoli. Jak to piwo, ładnie pachnie. Bardziej pomarańczowy niż zawsze mówimy, że piwo ma taki kolor, bardziej taki jak pianka. Pachnie ładnie. Lekka goryczka. I nawet słodkawe bym powiedział. Tak. Unmistakably London's beer. Słód? Bardzo przyzwoite, 4,7. Ja myślę, że pod to piwko to można spróbować czegoś, tak. Jakiejś przekąski. Na pewno piwo idzie do... Gdzie? Zapach podobny jak poprzednio, czyli taki charakterystyczny, przypominający zapach jedzenia dla rybek. The Snuffling Pig. Pork scratching. Tamte chyba były lepsze. W 100 gramach mamy aż 44 gramów protein. Oprócz tego, że jest mocna sól, nie ma smaku samego kawałków mięsa. Tak. Ten smak samej skórki jest przytłumiony przez ilość tej soli. Bez szału. Pamiętam kiedyś miałem nauczyciela a w Anglii jedzą skórki. Weź sobie gryza i zapij piwem. Zobaczysz, jak to szybko zmienia swoją... Że jest jeszcze lepiej, ale najpierw to? Najpierw to i teraz piwko. To trzeba namoczyć po prostu w piwie. Ale ja bym tego nie dawał na karnego jeżyka, bo to ma potencjał. Tak gdzieś tutaj... Po środku. Nazywa się to jak? Twiglets. Twiglets. Firmy Jacobs. No dobrze, no ale co to takiego? To są jakieś draże? Co to jest? Taki jakby paluszek. Taki paluszek? Ale co to za zapach jest? Ale zapachniało kawą. Co to jest? Zupełnie nieznany smak. Niby jakaś zwierzyna.
Ogniskiem. Ogniskiem trochę, tak. Konsystencją i składem podobne do naszych paluszków. Tylko, że chyba jest inna forma ich obróbki termicznej. Wydaje mi się, że to może być pieczone. Ta posypka jest wydaje mi się, zrobiona z jakiejś... Kolejna przyprawa, której nie znamy. Na pewno ciekawy, ciekawy smak. I ten smak idzie na dobrą stronę. Co to dokładnie jest, bo nie udało nam się rozszyfrować, ale jest to smakowite. To co? Jak już mamy piwko, to mamy następne chipsy. Prawn cocktail. O, czy prawn, czyli będą krewetkowe. Też czuć winę grę chyba. Tak? Kurczę, no ja lubię krewetki, no. Czy to jest krewetkowe? To nie wiem. Winegrę, ale słodkie. Taki mousse, taki dip, w którym macza się krewetki, ale zdecydowanie jest za dużo cukru. Nie pochodzą mi te chipsy. Nie. Zupełnie. Cornish pasty. Wydaje mi się, że to jest kolejna jakaś odmiana jakiegoś właśnie takiego krokieta. A mamy tu jakąś krówkę, czyli to chyba będzie wołowina. Tak, piszą, żeby to podgrzać. Więc my to podgrzejemy naszymi kwasami żołądkowymi. Ho, panie kochany. To jest taki pieróg właściwie. Tak jak powiedziałeś, calzone, jeśli chodzi o pizzę. No dobra. Tam jakieś ziemniaczki są. I jest mięso i to wszystko jest w takim cieście. Pachnie ładnie. To jest bardzo dobre. Naprawdę fajna rzecz. Dobrze przyprawione mięso, pieczne. Tak. Ale powiem ci, że to już widać po opakowaniu, że to nie jest dziadostwo. Chyba najlepsze z tego... Musztarda nawet tutaj jest. 227 gramów jest w takim opakowaniu. Duża porcja. I sprawia wrażenie takiej sytej. Tak, gdybyśmy zjedli całość, ono ma 227 gram, mów, no to byłoby 1200 kalorii. Uuu, dwa takie dziennie jesteś dzień zamknięty. Idzie to na dobrą stronę. Jakieś takie małe, nie wiem czy to cukierki, czy... Fries. Scampi Flavor Fries. Lemonowy jakiś snack, 27 gramów, coś małego. Uuu, chipsy, ale pachną znowu jak pokarm dla rybek. Wygląda to jak taki mały chips. Mocno jest posypany posypką. Co to jest? Głęboko smażone w tym tłuszczu, w którym była wcześniej smażona ryba. Czujesz tutaj cytrynę trochę? Trochę może jest. Żebym jakoś tak był nią tam mocno powalony na kolana, to tak nie do końca. Jest dużo soli, jak to, kurwa, papryka, ekstrakt z cytryny. Smakuje jak chipsy ze schabowego. Soja. Jest tam jakiś taki posmak kotleta. No jest. Kto to jadł, to na pewno śmieje się teraz z nas, bo my to jemy dzisiaj pierwszy raz, ale myślę, że pod piwo to jest chyba... Bardzo dobre. Bardzo dobre. Strasznie tłuste. No tak, u nas chipsy to są takie torby, XXL, nie wiadomo, a tutaj kulturalnie, Anglicy kulturalnie. To tam jest... Chowasz sobie do kieszonki, tak zwany pocket money. Tam jest zupełnie inna kultura jedzenia chipsów. To ma prawie 150 kalorii. Uuu, to dużo. To jest dobra rzecz. Niespotykana, inny smak. Mamy kolejny smar. Jest to pasta z piklami i z warzywami. Kolor tego to jest tak jakby... Znaczy ten brąz znam. To nie jest brąz alpejski. Jeśli chodzi o zapach... Nie chcę patrzeć jak to jest. O, kawałek warzywka jest. Smaczne i zdrowe. Robimy to dla ludzkości, robimy to dla was. Wziąć mniej czy więcej, Piotruś? Kurwa, jak oni to mogą jeść? Mniej czy więcej? Myślę, że tak będzie w cały raz. Dużo znowu octu w tym jest, strasznie dużo. Pasowałoby ci to do kanapki z serem? Tak. Nie, no pierwszy kontakt może jest taki dość specyficzny. Zwróć uwagę, że jest kwaśny, ale czuć też, że to jest maść taka słodka, że tam jest dużo cukrów walone. Tak, ale a oprócz tego jest kwaśne. Mi się wydaje, że do jakiegoś mięsa to byłby świetny dodatek. Od 1922 roku no, mogliście zrobić coś, co lepiej smakuje. Dobrze, być może ktoś z was patrzy na nas i mówi, przecież ja to zajadam do każdego obiadu. Jem to łyżką i głową. Nie, akurat wydaje mi się, że na jakiegoś grilla, do jakiegoś mięsa byłoby to bardzo, bardzo spoko. Ja bym tego nie skreślał. No dawaj na środek, ale... Ale tak bliżej tu. Bliżej tutaj. Bo to już nam widzę tutaj trochę... Pudding chyba jakiś. Black pudding slices. No dobra, czyli to są kawałki puddingu. Nie wiem, czy to jeszcze żyje. No jest takie mocno nabrzmiałe to pudełko, więc jeżeli będzie ten... Jeżeli się okaże, że chodzą po tym ufolutki, no to po prostu tylko to powąchamy i powiemy, że jest niezdatne. Ale to miał być padding, czy coś z mięsem? Less than 3% fat. No niby do 27, nagrywamy to przed 27, ale opakowanie mocno było wypukłe. Powinno być w lodówce. To ja nie wiem, czy się tego podejmiemy. Kawałek trzeba spróbować. Taka kaszanka albo salceson.
Tak, na pewno to są jakieś podroby. Dried pork blood, czyli jest krew. Jeśli chodzi o smak, to mi to się kojarzy z naszą kaszanką i też ten posmak taki trochę wątróbki. Tak, myśmy to wrzucili na jakiegoś grilla czy na jakąś patelenkę taką ten, to byłoby jak najbardziej w porządku. Zapraszamy Anglików do nas, żeby zjedli prawdziwą kaszankę we flaku. To jest znany mi sos. Lea Perrins, znasz? The Original Genuine. Dojrzewający 18 miesięcy. On jest taki właśnie do krewetek, tak mi się wydaje? Do różnych, że tak powiem, potraw go stosuję. Możesz sobie pasztecik w tym zanurzyć. Okej, okay, tak zrób. O! Wydaje mi się, że w każdej kuchni taka buteleczka sosu powinna być. Słodkawy. Taki. Ocet spirytusowy. Cebula na pewno. Anchois. To je dobre. Cebulki i with spirit vinegar. No, w spirytusowym occie. Ja generalnie cebulki czy... Marynowane są? Marynowane. Znam to oczywiście. Direnkę. O, zdecydowanie. Czy do kanapek jest to dobry specyfik. Bardzo dobre. Bardzo fajne. Takie, bym powiedział... Koktajlowe cebulki. Świeże i takie chrupkie bardzo. Oni chyba uwielbiają ten najmocniejszy rodzaj tego octu. Zwróć uwagę, że on jest taki... Tak. Ocet w occie. Co kraj to obyczaj, jak to mawiają. Tak, ale to jest dobry specyfik. Samego sosu winegry nie wiem, czy będziemy odpalać, bo to tak samo z siebie to chyba... Sarsons Malt Vinegar. Mamy już dość octu. To jest kolejna odmiana. Samego octu nie będziemy pić, ale na pewno jest niesamowitym specyfikiem. Możemy go powąchać ewentualnie, pokaż. Pachnie jak chipsy. Jajka. Tym można zalać jajka. Można. Dlaczego? No właśnie, bo tam mieszkańcy bo to winegra się tam wszędzie przebija. Wszędzie i ten ocet jest wszechobecny. No. Zostały nam na deser hot dogi. Hot dogi w puszce, moi drodzy. Jumbo. Też oczywiście można to podgrzać, a nawet trzeba, ale my mówimy stop. Favorite since 1949. Hot dogs in brine. No dobra. 74% czego? Kurczaka. Nie. Mechanicznie odseparowanego. Woda, ryż. Ryż? Ryż? Posmak dymu, czyli pewnie są jakoś tam wędzone. Grillowane. Czemu akurat z kurczaka? Proszę bardzo. Lepiej niż z obieraczką do ziemniaków. Faktycznie pachną, jakby były skóry. Tak, pachną kurczakiem. Pachnie dobrze. Pachnie jak parówka. Środek też jest jak klasyczna parówka. Nie no, dobra parówka. Dobra, ale... Ten sos jest taki bardzo neutralny. Weź daj kawałek, bo pewnie z musztardą będzie lepsze. I posmak takiego jakby takiego jakiegoś dymu, takiego wędzenia jest zdecydowanie. Nie no, zupełny brak przypraw w środku. Ale... Zobaczcie jaka jest konsystencja w środku, to jest napchane... Ubite strasznie. Daję to tutaj na... O, na dobrą stronę. Na dobrą stronę. Gdybym obudził się o 3 w nocy, ktoś by mnie obudził i powiedział, ty, szybko jedz parówkę. Jumbo z Anglii. Zjadłbym ją i to nie powiedziałbym od razu, że ona jest z kurczaka. Czy jeszcze coś tam zostało? Nie, już chyba wszystko. Czy produkty, które nam zupełnie... Nie urzekły nas. Może nie to, że nie są niedobre, nie urzekły nas. Chipsy nas nie urzekły i już w poprzednim odcinku nas nie urzekły. Tak, jeżeli chodzi o te bułeczki, czy co to jest. Tak, samo z masłem też by mi to raczej nie podeszło. Duży plus moim zdaniem na pewno dla tego rogala tutaj z tym wołowiną i z ziemniakami, tak, bo to było... Cornish paste. Te parówki, jestem bardzo mile zaskoczony. To tylko dla koneserów. To dla koneserów. No i co, piwko przepyszne. Jeżeli chodzi o paszteciki, bardzo tak. Okej. Okay. Ciekawe właśnie są te... Paluszki. Te paluszki a la kaszanka. Ciekawa, ale wydaje nam się, że też lepiej by to smakowało podgrzane. Michał Jedliński to był człowiek, który przysłał nam te wszystkie smakołyki. Idą kolejne paczki, myślę, że to nie będą... Tak, no właśnie, bo a propos tych paczki, tej wcześniej, z którą dostaliśmy od Hanki i od Kamila. Mamy też jeszcze puszki, bo są tak. rzeczy w puszkach, ale to sobie zrobimy oddzielnie. W oddzielnym odcinku, gdzie będą same puszki z wysp. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. My idziemy teraz na tak zwane angielskie śniadanie, czyli będziemy mieli fasolkę, do tego będą bekon i do tego będziemy popijać to piwem, tym London Pride. Michał nie zapomniał o tym, przysłał też Marmite i te jajka i powiem tylko tyle. To już mamy za sobą. Szacunek dla wszystkich Anglików, którzy jedzą to na śniadanie, na obiad i na kolację. Którzy w ogóle to jedzą. Trzymajcie się, dziękujemy za odcinek z produktami z UK. Z Panem Bogiem.